Z nami jest Filip Starzyński, pomocnik miedziowy. Filip, przed nami 8. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Naszym przeciwnikiem będzie Jagiellonia Białystok, nasz sąsiad z ligowej tabeli. Powiedz, co możesz powiedzieć na temat tego zespołu? Na pewno będzie to trudny mecz, bo Jagiellonia ma dosyć dużo jakości z przodu. Natomiast wydaje mi się, że troszkę słabiej gra w obronie i tu upatruję naszej szansy. Myślę, że może być to ciekawy mecz. No właśnie, wspomniałeś o tych problemach Jagiellonii Białystok, jeśli chodzi o formacje defensywne. To, z czym my musimy się zmagać, to właśnie ten brak skuteczności. Jaki jest plan w takim razie, by przełamać ten strzelecki impas? Tak, trochę nam to doskwiera, bo tych bramek mamy strzelonych bardzo mało. Kreujemy sobie sytuację, ale ta skuteczność zawodzi. Myślę, że po prostu potrzebujemy meczu, gdzie strzelimy 2-3 bramki, żeby się przełamać, bo kreujemy tę sytuację, stwarzamy je sobie, mamy gdzieś tam, no tylko potrzebujemy tego przełamania. Myślisz, że ten mecz ze startem Mielowa w Pucharze Polskim mógłby być takim meczem na przełamanie? Tam zespół strzelił 4 gole, ty dwukrotnie wpisałeś się na listę strzelców. Myślisz, że to właśnie ten mecz mógłby być takim meczem na przełamanie? Ciężko powiedzieć. No, na pewno dobrze, że wygraliśmy w Pucharze, że przeszliśmy bez żadnych problemów i mam nadzieję, oby tak było, że ten mecz gdzieś nas pchnie, bo dużo rzeczy nam się zazębia, dużo rzeczy wychodzi, a przez tą skuteczność po prostu mamy trochę mniej punktów, wydaje mi się, niż powinniśmy mieć. Dlatego mam nadzieję, że ten mecz był takim dobrym prognostykiem na mecz ligowy. Skoro jesteśmy przy Pucharze Polski, to na koniec chciałbym Cię zapytać, bo dzisiaj o 12:00 losowanie kolejnej rundy. Masz jakiegoś wymarzonego rywala, na którego chciałbyś trafić? Nie mam żadnych preferencji. Kto będzie, ten będzie. Po prostu czekamy na rywala i będziemy chcieli przejść do następnej rundy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.